Hola, señores, señoras i señoritas. Dzisiaj pomówimy o troszeczkę smutnej sprawie, ponieważ musimy znaleźć osoby, które nie mają dzieci. Ostatnio było wesoło, bo szukaliśmy osoby, które najwięcej dzieci mają, najwięcej radości w życiu, no a dzisiaj smutek, osoby bez dzieci. Także do zobaczenia się w odcinku. No, jestem już na moim pulpicie. Zadanko jeszcze wam najpierw wyświetlę. Czyli podaj listę osób, imię i nazwisko, które nie mają dzieci. Listę posortuj niemalejącą według nazwisk. Tam się nie zmieściło na ekranie. Ale to jest mniej ważne na razie, to sortowanie. Najważniejsze, że muszę znaleźć te, które nie mają dzieci. No i wychodząc z tego, gdzie miałem to poprzednie zestawienie, możecie powiedzieć, a dobra, wyrzuć to błan. No i masz, ile tu wychowują dzieci. Co prawda jeszcze tam samotnie, no to wyrzuć jeszcze to, że samotnie. Że może z partnerem. Ale tutaj nigdzie na tej liście nie pojawiało mi się zero. Tak? Dlatego, że ja zliczałem zestawienie tablic, które ze sobą było połączone dwustronnie, inner join. I to oznaczało, że każdy że widzę tylko tych pracowników, którym znajdziemy odpowiadające dzieci. Zupełnie nie widziałem na liście tych pracowników, którzy nie mieli dzieci wcale. Więc muszę to zrobić troszeczkę inaczej. Jak to zrobię? Tworzenie, projekt kwerendy, dziecko z pracownikiem, tak jak poprzednio. Tylko popatrzcie. No, może tak, pracownik, dziecko, PESEL. Przeciągam. I popatrzcie, jest pracownik, dziecko, PESEL, PESEL uwzględnia tylko te wiersze, w których sprzężone pola są równe. Ja tu kliknąłem dwa razy, tak? I jak coś takiego robię, to znaczy, że wszystkie muszą być równe, więc jak tą kwerendę, tą zamknę, żeby mnie tu nie myliła, jak tą kwerendę sobie zobaczę, nie, select tam, gwiazdka, from pracownik, inner join i tak dalej, i jak tą kwerendę sobie uruchomię, to nie mam tu żadnego takiego pracownika, który by nie miał dziecka. Tu wszyscy mają jakieś dzieci przypisane. Niektórzy mają te dzieci przypisane więcej, mniej, ale zawsze są jakieś dzieci przypisane. Zgubiłem w ogóle tych, którzy nie mają dzieci. Dlatego, że tu jest inner. I ten inner właśnie oznacza, że mamy widoczne te, które się ze sobą zgadzają i tylko te. Natomiast jeżeli wyklika, nie muszę tego klikać, mogę to tu pisać, ale zobaczymy, jak to wpłynie na pisanie. Jeżeli tu sobie wyklikam, klik, klik, że uwzględnia wszystkie rekordy z pracownik, i tylko te z dzieci, które są sprzężone, są równe, to znaczy nie zobaczę dzieci sierot, dzieci, które nie mają rodzica. No bo będę widział wszystkich pracowników i tylko pasujące do nich dzieci, więc być może są dzieci, które nie pasują do żadnego pracownika. Gdybym chciał to zobaczyć, to wybieram to trzecie. Pokaż wszystkie dzieci i tylko tych pracowników do nich podłączonych, czyli dzieci, nieważne, czy mają rodziców, czy nie, i jakby dołączonych rodziców. A ja chcę w naszym przypadku mieć to. Czyli chcę mieć, że widzę pracownika i ten pracownik ma mieć dzieci, a jeżeli nie ma dzieci, no to trudno. To ten pracownik dalej ma być widoczny. No i na co się to przełoży? Przełoży się na to, że już teraz zamiast inner join jest left join. Czyli lewostronny, bo ten pracownik jest z lewej strony i do tej lewej strony doklejamy. No tak jak ja patrząc od swojej strony, wy to widzicie może odwrotnie, to ja tu mam lewą rękę i do tej lewej ręki z pracownikami doklejam te dzieci, które są. Ale jeżeli gdzieś był jakiś pracownik bez dziecka, to nic mu się nie doklei, ale on tu dalej jest widoczny. Poprzednio była część wspólna, ten inner join dawał część wspólną, prawda? Tego łączenia. A tutaj jest lewostronnie, czyli zbiór pracowników i odpowiadających im dzieci. No i teraz już mamy, jeżeli to sobie uruchomimy, no to widzimy na przykład Bogumiłę, która ma pustkę w dziecku. No, a my znajdziemy tylko tych, którzy mają pustkę w dziecku. No więc bardzo proste, where, na przykład dziecko.pesel dziecka is null. I teraz mamy tylko tych osób, te elementy, gdzie PESEL dziecka jest nulem. A gdzie PESEL dziecka jest nulem? No u tego rodzica, do którego nie doklejono żadnego dziecka. Jak doklejono chociaż jedno dziecko, no to już przy tym rodzicu nie występuje nul. Nul występuje tylko wtedy, jeżeli to jest rodzic, do którego nie doklejono żadnego dziecka.
No i w ten sposób mamy ich wszystkich. No i w zadaniu jest jeszcze powiedziane, że no musimy przeczytać, że chcemy tylko imię i nazwisko. No to wiadomo, że zamiast gwiazdki robimy sobie... No i chcemy ich mieć jeszcze posortowanych niemalejąco. No, czyli niemalejąco, czyli albo rosnąco, albo zwyczajnie, to jest zwykły order. Order by. Według co? Według nazwisk. Według nazwisk, czyli order by nazwisko. No to to już akurat jest mało istotne. Mamy ich w tej kolejności niemalejąco. To znaczy, że gdyby się zdarzyły jakieś dwa o tym samym nazwisku, no tu akurat nie ma. Czym się rosnąco od niemalejąco? No także, no właśnie, rosnąco to by musiał być coraz większy, a tu, jeżeli nie maleje, to znaczy, że są sobie równe. No ale to taki jest tylko niuansik językowy w tym momencie, bo tutaj tak to wygląda. No i tu kłopotem był te lewostronne złączenie. Jeżeli ktoś nie zrobi lewostronnego złączenia, to takie banalne zadanie na 3 sekundy, no bo z tłumaczeniem mi to zajęło 5 minut, a tłumaczyłem, nie? A tak to jest w zasadzie na 2 sekundy, ciach, 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 ciach i już mam zrobione. Tylko trzeba ogarnąć, że to lewostronne złączenie, bo inaczej nie mam tych nuli. Nie? Jeżeli tu będę miał inner join, no to sorry, ale to nie wyjdzie. To będzie pustka. No bo nie ma takiego żadnego, który miałby nula w PESEL-u dziecka. Bo są tylko ci, którzy mają dzieci. Dopiero jak mamy lewostronne, no to mamy te osoby. No i to nas uczy właśnie, czym się różni inner join od left join i right join. No to right join byłoby takie, które pokazuje te dzieci, które, na przykład było pytanie, czy są dzieci, które nie mają rodziców w naszej firmie. No nie wiem, czy tu takie są w tej bazie, ale wtedy byłoby prawostronne złączenie i sprawdzalibyśmy PESEL rodzica, czy nie jest nulem. No i to byłyby te dzieci bez rodzica w naszej firmie. No i tak wygląda to zadanie. I zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego ćwiczenia i do zobaczenia się w następnym odcinku. A zanim zobaczymy się w następnym odcinku, no to mała prośba, takie żeby o lajki. No i komentarze, koniecznie komentarze, bo komentarze zwiększają zasięgi na YouTubie, więc napiszcie coś miłego albo niemiłego, no napiszcie prawdę, o to chodzi. Do zobaczenia się z Państwem. Cześć i pa.